Dzięki. Witam serdecznie w Gminnym Ośrodku Kultury na spotkaniu autorskim z Mariuszem Bodorem, czyli osobą, która tutaj stoi. I ponieważ jest nas tyle, ile jest, postaram się zrobić to godnie, niezależnie od liczby osób i podzielić się z wszystkimi jakimiś refleksami czy fragmentami swojej twórczości, a ponieważ obmyśliłem to spotkanie autorskie trochę w innej formule niż zwykle, więc myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawa niespodzianka. I dziękuję za to, że tutaj jesteście i dzielnie kibicujecie, bo to jest ważne, bardzo. Tym bardziej, że to spotkanie w Siedliszu jest pierwszy raz, więc takie przeczelanie, to przecieranie trochę szlaków. Z częścią, z wszystkimi Wami już się troszkę znam, ale powiem tylko tyle, że pochodzę z rdzenia podlaskiego, później poznając swoją Annę Marię przyjechałem do Lublina, a później z Lublina do Siedlisz. Do Siedliszcza, tak. I tutaj już mieszkamy 2 lata. Jak część z Was wie, próbowaliśmy robić coś takiego jak dom twórczej pracy, ale w związku z tym, że kwestie jakby takie formalne czy prawne na tyle są skomplikowane i złożone, w związku z czym trochę wygasiliśmy to przedsięwzięcie. Jest tak w tej chwili miejsce prywatne, aczkolwiek mieszkamy, tworzymy, działamy w bardziej może okrojonej formule. Ja sobie pomyślałem coś takiego, że ten spotkaniu będzie towarzyszyła taka prezentacja, a ponieważ tutaj Ania powiedziała, że czy rozstawić projektor, ten ja mówię, kurczę, prezentacja, tak? I wczoraj cały dzień siedziałem i nad tym pracowałem, nie? I tak to się zaczyna. A jak to się zaczęło u mnie z tym samym pisaniem? Na dobrą sprawę bardzo się cieszę, że jesteście. I do każdego slajdu będę coś tam troszeczkę dopowiadał. Tak się złożyło, że ja na samym początku nie miałem nic wspólnego z pisaniem. Z językiem polskim to tak trochę byłem na bakier. No i tak się złożyło, że moja dziewczyna powiedziała, żebym zaczął pisać. Nie? Ja oczywiście się popukałem w czoło. Później koleżanka powiedziała, żebym zrobił spotkanie autorskie. To ta koleżanka w okularach jeszcze dobrze widać po lewej stronie. Nie wyobraźcie sobie, że w piwnicy domu moich rodziców tych spotkań odbyło się kilka. Przychodziła grupa związana z harcerstwem. I pewnie wielu z Was zbierało kiedyś może plakaty, kasety w takiej piwnicy, takiej jakby małym przytulisku kulturalno-artystycznym. Odbywało się pierwsze spotkanie, pierwsze bodajże odbyło się w 1995 roku. Myślałem, że mi ta fanaberia przejdzie, jak to zwykle bywa, ale tak się złożyło, że trwa to wszystko do dzisiaj. I nim się zorientowałem, to spotkanie zaczęło się odbywać w różnych częściach kraju, między innymi w Białej Podlaskiej, Siedlcach, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie. No i tutaj widzicie w Siedliszczu. I słuchajcie, poznałem swego czasu też Ewę Korczyńską z Dębicy i dzięki temu spotkaniu odbywały się właśnie spotkania autorskie w Dębicy, w Rzeszowie. I też z rządzeniem losu albo szczęśliwego, szczęśliwym zrządzeniem losu również odbywały się spotkania właśnie w Dębicy i w Rzeszowie. I proszę sobie wyobrazić, że dzięki tym wszystkim spotkaniom miałem przyjemność występować między innymi u boku Jerzego Trewi, który czytał nasze teksty. I to ta myśl, kiedy człowiek zaczynał jakby od samego początku i nawet nie myślał, że będzie u boku takich osób siedział i występował i będą jego teksty czytane, to było wielkie, wielkie coś. Więc tu jest taka zachęta nawet, jeżeli człowiek myśli, kurczę, czy ja będę pisał, czy cokolwiek robił, to nie ma co w ten sposób myśleć, bo różne rzeczy się w życiu mogą nam przytrafić. Zmiana się czytać w zarodzie. Tak, dokładnie. Skoro potrafię pisać z tym, to można polemizować, ponieważ jak się okazuje, język polski jest bardzo trudny. Nawet jeżeli trenujemy wiele lat, to zawsze się znajdzie ktoś, kto
znajdzie nam błędy, tu brakuje przecinka, tu może kropki, tu jeszcze coś by się znalazło, w związku z czym to oczywiście z takim przymrużeniem oka, ale oczywiście było takie marzenie, żeby no, pisać, publikować i szczęśliwie się złożyło, że w Radzyniu Podlaskim wraz z kolegami założyliśmy gościnę kwartalnie kulturalnych, który notabene w tym roku będzie obchodził dziesięciolecie. I tutaj tak się składa, że takie ogniska ludzi, którzy coś robią, tworzą, mamy na Lubelszczyźnie, jest ich kilka i to bardzo dobrze, ponieważ poznajemy się, te małe społeczności fajnie sobie żyją, funkcjonują. Tutaj oczywiście też za jakiś czas wspomnę biesiadę, którą tutaj też organizujecie. I tak się złożyło, że w tym Radzyniu to później tych gazet było kilka, bo między innymi Groczyn, Radzyński Magazyn Społeczno-Kulturalny, gdzie te swoje pasje, zainteresowania literackie przełożyły się na redagowanie rubryki kulturalnej, autorskiej, bardzo fajnej. Później była Wspólnota Radzyńska, tak samo taki dział kulturalny powstał, w związku z czym udało się połączyć nawet pracę z pasją, co było dość fajne i istotne. I mówiąc tak, że to mówię, posłuchajcie, jak jeszcze mieszkałem w Warszawie, to zostałem redaktorem naczelnym gazetki klubowej Klubu Ludzi Sukcesu im. Tadeusza Niewińskiego. To były początki. Zostałem redaktorem naczelnym, a było później już tylko gorzej, bo zostałem redaktorem, dziennikarzem, więc w zupełnie odwrotnej kolejności wszystko się zaczęło toczyć. No to tak właśnie drobnego żartu na ten temat. No i tak oczywiście podchodząc do siebie z dużym takim dystansem, z racji tego, że lubię trochę łamać schematy i zastanawiać się, ile sobie mamy, ile tych talentów, różnych pasji. Też próbowałem się trochę uczyć grać na instrumentach, ale to tak słabo szło i pomyślałem sobie, a może jakaś improwizacja na przykład. Nie? I tutaj tak się złożyło, że w szkole muzycznej dałem koncert improwizacji. I słuchajcie, przyszło parę osób, posłuchali i jak zacząłem się już tak tylko amatorsko bawić tą improwizacją, to nawet udało mi się kiedyś nawet pieniądze zarobić i mówię, o kurczę, to po prostu działa, nie? Także to tak jako taka inspiracja, że nigdy nie ma co mówić, że w czymś, czego się mogę robić, warto spróbować na przykład. I tak się złożyło, że w międzyczasie w zasadzie wyszły trzy rzeczy. Pierwsza to był właśnie Jak stworzyć dobry wieczór autorski w formie e-booka. Planuję teraz zrobić wznowienie tej publikacji, już myślę w wersji papierowej, bo to wyszła ta publikacja 10 lat temu. Zbierało się mnóstwo doświadczeń i tak sobie myślę, że to będzie bardzo fajna, ciekawa publikacja, czy jest w tej chwili nawet, dla wszystkich osób, które już organizują takie spotkania. Chcieliby na przykład, bo ja na przykład, kiedy ja zaczynałem, nie miałem żadnego pojęcia, jak to ogarnąć. I dzisiaj po zorganizowaniu kilkudziesięciu ciągle się człowiek łapie na czymś, co go zaskakuje. Także jak ktoś w ogóle nie robił, no to myślę, że to jest spory nawet stres, jak wszystko ogarnąć, żeby wyszło. I tutaj wtedy później w 2012 okazała się książka Rzeczy, które są pisane również z przykładem angielskim. Z tej książki jestem wyjątkowo zadowolony, bo to była moja, no poza tym e-bookiem, taka pierwsza, wymarzona. Moi koledzy już dawno wydawali swoje książki, ja tak odczekałem strasznie, strasznie długo i mówię, jak odebrałem ten taki egzemplarz autorski pierwszy, autentycznie wracając wieczorem do domu, jak niosłem jak swoje tak, ukochane, narodzone dziecko, nie? Więc jestem bardzo z tego zadowolony i szczęśliwy i ta książka była promowana na antenie telewizji Szczecin. I tak się składa, że chyba na pewno w sierpniu będzie spotkanie autorskie w Szczecinie, będę w odwiedziny do znajomego, więc pewnie jeszcze trochę się tym pochwalę. Tak sobie trochę żartuję z dystansem do samego siebie, bo w tym momencie zrobimy małą pauzę w prezentacji, ponieważ w tym momencie pozwolę sobie zaprezentować tą najnowszą książkę, która okazała się w tym roku. Też trochę na nią czekałem, ponieważ zwykle to Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych składało wnioski.
tych kilka wniosków było składanych, nic z tego nie wyszło, więc tak szczęśliwie też pojawił się mój kolega ze Świdnika, który założył wydawnictwo Koniec Świata. Trochę z tym wydawnictwem było perturbacji, ale tak się skończyło, że ta książka się ukazała. Piotr Kruśliński swego czasu, czy kilka lat temu, prowadził serwis literacki Knowacz.pl, już ten serwis nie istnieje, ale ja w zasadzie temat książki zarzuciłem, myślałem, że nic z tego nie będzie. Piotr się pojawił i dzięki niemu ta książka się ukazała. No i jest z tego zadowolony i mam nadzieję, że jeszcze uda się kilka książek wydrukować, zrobić jakieś tam wydruki i dalej to pójdzie sobie w świat. Tak, no mogę zaprezentować, chociaż już kilka razy były rzeczy te prezentowane, ale nie wszyscy słyszeli. I teraz postaram się zaprezentować jeden z najnowszych tekstów, dodając, że ten tekst ukazał się w książce mojego kolegi Sławka Walcika, Puzzle afrykańska figurka. Kolega Sławek wymyślił sobie grafiki do tej publikacji, zaprosił 17 poetów i powstała bardzo ciekawa pozycja z grafikami i tekstami. I mój tekst do tej publikacji jest taki. Pomyłka pierwszego zadania. Herkules utknął w mitach. Przyszła epoka kodów. Cienie światów wirtualnych. Everything is possible. Ostra jazda wielbiogą. Świętość spirale drutu. Mowa ciała, krzyże dłoni, szybem wydobywane dusze. Faraon szoruje zatkiem, osobowość kwantowej generacji, transfiguruje czoło. Wznosi święta geometria, rosną bloki mieszkaniowe. Belka w oko, piramidy upadają. Kilka słów co w środku, tak na dobrą sprawę. Zmieniłem nieco jakby formułę całej publikacji, ponieważ zwykle czytelnik na przykład szufladkuje autora, w związku z czym, że ja nie tylko piszę wiersze, ale piszę i prozę, i felietony, eseje, wywiady. W związku z tym to jest taka kompilacja trochę i wierszy, i prozy, eseju. Piosenka nawet się pojawiła. Mam nadzieję, że ktoś sprawdzi i powie, czy to się w ogóle na piosenkę nadaje. I tak to właśnie wygląda. Może jakiś jeszcze jeden tekst. Z tego tekstu jestem też bardzo zadowolony, ponieważ nie będę ukrywał, w 2002 roku dostał Grand Prix podczas turnieju jednego wiersza w Rodzynie Podlaskim. To były zamieszłe strasznie czasy, ale tekst ponoć dobry. Bezdomność. Filuternie spogląda na mnie rynkowiska Starego Miasta. Rogowiska ulic zapełnione. Tu sakniska, tam sakniska. Gestawy dłoni zczerstwiały, sięgając czerponki, miedziaków brak. Bezgroczność przy duszy rozgrzesza mnie swojności. A oni stoją na parkowiskach chodnika z naszyjnikiem flamastrem pisanym, bijąc się w piersi pomocy. Czasami niebo wysłucha, gzymsując zaplętanią jałmużną. A ona, co ona na to? Zabiera stołek i miskę, szepcząc, jak nie to nie, idę do domu. Bezdomność jestem. Może tyle zachęty, jeśli chodzi o tą publikację. Chcę jeszcze wspomnieć o w zasadzie dwóch, czy nawet trzech rzeczach. O kimś jednym wspominałem. To jest wersja dość unikalna, ponieważ tylko i wyłącznie poezja. Tylko i wyłącznie poezja. W tym roku, jak już tutaj wam wspominałem, jest dziesięciolecie pisma. Myślę, że koło jesieni się ukaże, więc mam nadzieję, że też w Siedliszczu uda się zorganizować takie spotkanie, zaprosić znajomych, bliskich, czy tam się do środowisko literackie, kulturalne i będzie to też, myślę, bardzo ciekawa, fajna propozycja.
dwie rzeczy też jeszcze starsze. Tutaj też jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ jest to książka Jak napisać i wydać książkę Grażyny Grajstar, która mieszka, Polka mieszkająca w Kanadzie, ale zaprosiła mnie do współpracy jako młodego autora, który wydał swoją książkę, żeby opisać swoje wrażenia, jak to jest być autorem, jak się wydaje książkę. I myślę, że to też godne jest polecenia osobom, które no, chcą wydać swoją książkę, nie bardzo wiedzą jak, fajnie napisana, jak po kroku tą książkę wydawać. I myślę sobie, że jak ukaże się ta publikacja, jak zorganizować dobry wieczór autorski, będzie super taki pakiet dla osób, które raz chcą pisać swoje publikacje i dwa później organizować spotkania autorskie. Bo mówię, ja osobiście się z tymi rzeczami nie spotkałem, a super jest to pomoc dla w zasadzie nawet i osób bardziej doświadczonych, zawsze coś tam zaskakuje. I teraz jest to też jedna z najnowszych rzeczy. Warto zarekomendować tutaj nałęczowskie spotkania z poezją Bogusława Gołązowskiego i Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, które organizuje takie spotkania w Nałęczowie. Też tam takie ognisko sympatyków poezji, literatury, twórczości. Miałem przyjemność brać w czwartek nałęczowskie spotkanie z poezją i zwykle również po takim spotkaniu wydają takie publikacje zbiorowe z autorami, którzy tam występowali. Także myślę, że powinniśmy się w ogóle cieszyć, że na Lubelszczyźnie od Chełm, po Lubin, po Radzyń, po Białą Podlaską, po Łęczną są takie fajne ogniska ludzi, którym się chce po prostu. Łącznie również i tutaj. Ja zrobiłem celowo ten przerywnik, ponieważ ja zwykle robiłem coś takiego, że było zwykle spotkanie autorskie, poezja, literatura i jak tutaj dyskutowaliśmy, zwykle jest jakoś tak, że jak przekonać ludzi do poezji, do literatury, prawda, bo to jest może niszowe albo tak zwana kultura wysoka, może co niektórzy próbują do tego podchodzić jak do jeża, ale tutaj jak tak nawet jest książeczka, poezja jest dla ludzi, no bo jest, nie, to kwestia znalezienia formuły i sposobu jej podania. Bo trudno sobie wyobrazić życie bez kultury, bez sztuki, bez pisania. A w związku z tym, że nie tylko zajmuję się literaturą i poezją, zajmuję się też jakby tematem związanym z pasjami, z talentami, tropię nie tylko w sobie, ale poprzez jakby swoją własną działalność, no chcę zarażać innych, nie? Inspirować i pomagać. Jak tutaj rozmawialiśmy, że każdy z nas ma jakieś te pokłady, tylko nie zawsze można je wydobyć, albo trudno jest wydobyć, bo mnóstwo czynników decyduje o tym, czy to wszystko rozkwita, czy nie rozkwita. Nie? Czasami środowisko, czasami wychowanie, czasami szkoła. Mnóstwo czynników, a na pewno na 100% można powiedzieć, że każdy w nas jest potencjał, kwestia jakby warunków do tego, żebyśmy po prostu rozkwitali. Trochę tak wykładowo można powiedzieć, że większość z nas kojarzy pasję może z hobby, z tak zwanym konikiem, czynnością, czy tam jakimś zainteresowaniem. Należy podkreślić, że w tym jest znacznie więcej głębi, ponieważ jak mówi wielu fachowców, no to właśnie w tym hobbyście, pasjonacie rodzi się zawodowiec, profesjonalista. No, wyobraźcie sobie, że nie wiem, chodzicie do roboty, która was nie interesuje, albo zajmujecie się jakąś dziedziną, która was nie pochłania. No ciężko być jakby dobrym fachowcem w tym, co się robi, jeżeli nas jakiś temat nie interesuje, a wiadomo, że jakby rynek pokazuje, że ktoś jest dobry w jakiejś tam dziedzinie, to nawet jest całkowicie wynagradzany. No właśnie tutaj też takie rozgraniczenie, co jest talentem, a co jest tą pasją. Wiadomo, że chodzi o rodzaj umiejętności jakiejś, która wychodzi ponad przeciętną. Każdy z nas ma na pewno. Jak twierdzi Instytut Gallupa, każdy z nas ma 5 kluczowych talentów, które ponoć nie zmieniają się w ciągu całego życia i jakby nawet odkrycie samego tego jest kluczowe. Mówią, że jak będziemy obudowywać jakby swoje działania, życie zawodowe wokół tych kluczowych rzeczy, to nasze szanse na jakiś sukces na pewno wzrastają. No i jest oczywiście pojęcie geniusza. Tutaj rozumiemy to jako coś ponad tym wszystkim, spinające, takie, żeby to odnieść, czasami trudno do wyjaśnienia, niezwykłe.
nadludzkie wręcz zdolności taka osoba ma. Jednym z takich klasycznych przykładów jest Leonardo da Vinci. Tam specjalnie taką książkę położyłem, myślę, że jak Leonardo da Vinci, ponieważ no, można śmiało powiedzieć, trudno podskoczyć mistrzowi do pięt, ale wielu specjalistów i fachowców nie próbuje rozpracować te umysły genialnych ludzi, żeby przynajmniej zaczerpnąć dla siebie, czegoś się nauczyć. Warto i myślę, że to jest dobry, fajny kierunek, ponieważ rozpracowanie chociaż odrobinę takich postaci może nam pomóc poprzez chociażby jakieś tam ćwiczenia, działania. A prosta rada dla tych osób, które tej pasji nie mają, czy jej poszukują, po prostu doświadczeń. Dużo rzeczy doświadczeń. Są na przykład wakacje, jeździć, doświadczać, spotykać się z innymi ludźmi, tam już się znajdzie coś ciekawego, co stanie się przygodą na całe życie. Znaczy, co mają, po prostu mogą doskonalić. I co ciekawe, ja odkryłem dla siebie taki pewien ciekawy wyróżnik, ponieważ większość Leonardo da Vinci kojarzy z człowiekiem renesansu, nie? Ale mało osób używa słowa polihistor. Ja tak odkryłem, że to jest właśnie ciekawe takie określenie nietypowe, mniej używane. Dlatego ja tego określenia używam. No dobrze, tak niektórzy mogą powiedzieć, że może się trochę tak mądrze po mądrze, co nie, ale tak się okazuje, że to nie ma większego znaczenia, gdzie mieszkamy, ponieważ niezależnie od miejsca na ziemi, wszędzie się rodzą talenty, wszędzie ludzie mają pasję i tutaj, jak wcześniej wspominałem, jest ukłon w drugą stronę, jak się okazuje, to i w tym miejscu dzieją się fajne rzeczy. Przychodzą ludzie, przyjeżdżają z Polski, ogólnopolski konkurs poetycki imienia Wesława Iwaniuka. Szczerze mówiąc, jak przyjechałem tutaj, to było pod ogromnym wrażeniem, przychodzę, masa ludzi, super organizacja i to nie jest jakby tutaj kazanie organizatorom czy twórcom tego konkursu, ponieważ też jeździłem po wielu różnych. I człowiek mówi, kurczę, też można zorganizować, zrobić i to jest super fajna sprawa. Również te panele malarskie, które tutaj są organizowane, też przyciągają ludzi. Dla mnie też to było takie ciekawe zjawisko, że niezależnie właśnie od miejscowości, większej, mniejszej, ci ludzie są, pojawiają się, rozwijają te swoje talenty na mniejszą, większą skalę. No i to jest właśnie fajne, motywujące. Różne inne imprezy, które tutaj organizujecie, też są bardzo ciekawe. Ludzie jednak wychodzą z tych domów, mimo wszystko, jak rozmawiamy, że można odnieść takie wrażenie, że właśnie gdzieś są pochowani, dzisiaj mogło być czyjeś ludzi więcej. No przecież tutaj widzimy na zdjęciach, nie, że się interesują, że jakby wykazują się aktywnością jakąś tam artystyczną, twórczą, mają ci ludzie zainteresowania, więc tutaj też poszukiwanie różnych odpowiedzi na pytania, jak przyciągnąć większą liczbę osób. No bo przecież tacy ludzie są. Dla mnie to było zawsze też zagadką. Jeżeli nawet weźmiemy statystykę i jakieś tam badania socjologiczne i stwierdzimy, że tylko niewielki procent ludzi ma jakieś tam potrzeby, to ci ludzie są, nie? Kwestia jakby dotarć. Tutaj celowo zaczerpnąłem te zdjęcia, żeby właśnie pokazać tych ludzi, którzy tutaj są. I to jest właśnie fajnie, pozytywne. Tu jeszcze fotka z tunelu malarskiego, bodajże chyba z ubiegłego roku, jak się nie miała. I tutaj wspomniana książka, warto po nią sięgnąć, bo dużo cennych porad, napisana prostym, fajnym językiem. No tak się składa, że tak na dobrą sprawę z takimi tematami pracuje bardzo mało ludzi, bardzo mało fachowców jest, ponieważ sam temat talentu, pasji, geniusza trudno mi jakby zweryfikować na ilu uczelniach na przykład jest poruszanych, ile naukowców te tematy bada na przykład w Polsce. Dlatego jakby zgromadzenie wiedzy w jednym miejscu, w jednej publikacji jest dość trudne i no trochę to jest takie zajęcie alternatywne. Mam takiego mojego kolegę Bogdana Osia, który się geniuszem zajmuje, chyba jest jedną z nielicznych osób w Polsce, która tym tematem się zajmuje. Jeżeli było interesująco, będziemy robić w Lublinie warsztaty z tego zakresu chyba w październiku. Więc to będzie gratka dla osób, które się tym interesują. Dla osób postronnych takie mówienie jakiegoś mózgu, na przykład lewej, prawej półkuli mózgowej, może być takim typowym hokus pokus.
Ale im więcej badań, tym właśnie się przekonujemy, że rzeczywiście te nasze półkule mózgowe mają określone funkcje, odpowiadają no na przykład prawa za właśnie te działania twórcze, lewa jest bardziej logiczna, techniczna i coś w tym właśnie jest. I teraz kwestia wykorzystania tego naszego potencjału, bo na pewno nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten nasz potencjał możemy o wiele, wiele wyżej podnieść. To wiemy na pewno. Oczywiście wokół tych wszystkich tematów związanych z pasją, z talentem, wiąże się różnych wiele mitów i mimo, że tam możemy mieć jakiś talent, jakąś tam pasję, to oczywiście bez ciężkiej pracy, bez działania nic z tego oczywiście nie będzie. Tak jak tutaj na tym slajdzie, artysta jest niczym bez talentu, a talent jest niczym bez pracy. Jedno z drugim musi iść. Gdyby Małysz nie trenował, to by go Tynato nie osły, jakby Lewandowski też nie trenował, to by go nie strzelał. Proste, nie? Z tego się nie da przeskoczyć. No i tutaj chyba takie hasło Wytrych. Fajnie to brzmi, ale tutaj moglibyśmy pewnie długo dyskutować na ten temat, że to cudownie by było tak to zrobić, ale to proza życia i pokazuje, że to nie jest takie łatwe. Ja też próbuję w tym temacie troszkę działać, próbować to wszystko przełożyć i mówię, wydaje mi się, że raczej nie spocznę. I tutaj centralne zdjęcie jest taka książka Pracować inaczej. Jedna z ostatnich prac, która pojawiła się na rynku dotyczących turkusowych organizacji, ale nie chcę jakby wchodzić głębiej w te tematy, jakby nowych modeli, które wchodzą jakby na świecie, w Polsce również. Dodam, że pod koniec chyba lipca będzie tłumacz tej książki, tutaj będzie u nas nocowo, więc myślę, że będę mógł sobie uciąć bardzo ciekawą pogawędkę z tym człowiekiem, bo zna autora tej książki i myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, czy bardziej prywatne przyjeżdżam. No i czasami takie różne, opowiem wam historię, ponieważ spotkałem się z moim kolegą Piotrem Wydawnictwa Gminy Świata w Lublinie. Wyobraźcie sobie, siedzimy sobie w Parku Saskim, bo tak po wielu latach się spotkaliśmy, tak zawsze był kontakt tylko mailowy. My siedzimy, rozmawiamy i wyobraźcie sobie, podchodzą młode dziewczyny z liceum, bo one robią, kręcą wideo odnośnie znanych ludzi w Lublinie, znanych postaci. No i tam losujemy takie babeczki, tam cytaty poetyckie. Ja mówię, a my jesteśmy tutaj wydawca, tu autor. Ja wszyscy. To był taki zbieg okoliczności, taki lekki znak, że chyba jednak musimy robić to, co robimy. Takie ciekawe zbiegi okoliczności nas spotykają w życiu. Oczywiście tutaj przemycam pomysły na różne takie animacje, spotkania czy warsztaty, na które będę zachęcał, ponieważ jakby rozwijania pasji i talentów, to też jakby ten mój konik i jak widzę, ile talentów się tych marnuje, traktuję to trochę jako taką misję zawodową, ponieważ jakby odwołując się do szkoły i widząc, ile na przykład talentu sportowych się zmarnowało, łącznie ze mną, a byłem na przykład zawodnikiem, który jeździ po zawodach i wygrywa, i później nic z tego nie wyszło, to trochę się tym chyba przejąłem i stwierdziłem, że chyba warto poświęcić kawałek swojego życia na takie działania. No i tak dalej zamierzam chyba pracować i działać. I tutaj bardzo się cieszę z tego naszego spotkania, ponieważ pozwolę sobie jeszcze tą publikację pokazać, ponieważ tutaj dzięki waszej inicjatywie ten konkurs tutaj jest, dzieje się. I tutaj ukłony za obecność na tym spotkaniu do pana Tadeusza Kołodyńskiego. No i cóż, życząc sukcesów dalszej organizacji. I w zasadzie tak z mojej strony to by było tyle, w takim telegraficznym skrócie. Przeczytasz parę tekstów? Ewentualnie jakieś pytania do autora. Tutaj z tyłu tej książki w zasadzie jest tekst, który dla mnie jest rodzajem manifestu, ponieważ z Karolem Samselem trochę tak emerycznie nazwaliśmy grupę poetycką, która jest tylko chyba w naszych głowach.
programiści. A tak międzyczasie można przejrzeć jakieś inne publikacje? Tak. Dalej mogę dać. Warto bym chciał zobaczyć te publikacje z grafikami. O, to. Mhm. Ja pewnie coś tam na razie poczytam. Ktoś rynek warto. Maj był, ale akurat jest tekst Majowy świat w poemacie. Pisze Majowy świat w poemacie. Kim jest dzisiaj dorodny cielec znakomity? Jak książka szara pisana w oazie dziecięcej szczęśliwości. Często przychodzą oprawcy i modlują mojego księcia.